kolację i kebab, drodzy państwo. Właśnie mam wszystkie dane Natalki i Pawełka. Albo kończycie ten stream do 23, albo inaczej porozmawia, kurwo, twoja kariera kończy się szybciej niż się zaczęła. Napisz mu jebana, 3 złote. Proszę jej nie obrażać, po prostu... Dane mają? Właśnie? Dokładnie. Natalko, mam tutaj twardego i pulsującego siusiora 15 cm, który czeka na twoje boskie... Usteczka, pozdrawiam cię serdecznie i zaraz się obficie spuszczę, myśląc o tobie, 3 złote. Ja myślę o twojej dupie. A ja myślę o jej cipce. Major ma koszulkę po matce ospermioną z NRD, konon przytaj dupę, spierdolą tnurze, 3 złote. Proszę nas nie obrażać. Suchol major, pozdrów, Wuda Szpieg z Koszalina. Przepraszam, że tak powiedział i całe te 4 złote. No też przepraszam. Ja normalnie po prostu, ja nagrywam dla was, tak samo nagrywam filmy. Natalko, skoro twierdzisz, że nie potrzebuje pieniędzy z donatów, to proszę je wyłączyć i pozostawić sam czat, skoro nie robisz tego dla pieniędzy. Nie odpowiedz na ten donate, bo wiesz, że nie zrobisz 3 złote. To nie wysyłaj 3 złote. Ale sami chcieli. Co? Ale sami chcieli. No. No. Kontraband Krzysztof, i czemu pan nie nosisz kasku i koszulki, co myśmy panu latem wysłali, to kosztuje. Pieniądze proszę pozdrowić, kontraband, poszukać koszulkę i ją pokazać. Wtedy wyślemy drugie tyle. Przepraszam. I to leciała tam mucha. Tak, taka większa mucha. Krzysztof. Dziękuję. Większa mucha leciała. Była. SZ-Reka, zrozum, że każde 3 złote trafia na jej konto, 3 złote. Ja bym coś panowie chciał... Leonarda Kononowicz, Krzysiu, przez te wszystkie lata cię okłamywała, twój tatuś mordował Polaków. Na pewno nie. Strzałem w tył głowy. Sprzedawał ludzi za butelkę wódki. To dlatego mieszkaliś w takim wspaniałym domu. Bądź dumny z ojca, 3 złotych. Szkoda tylko słów. Hej, niż Orłaku, niby nie tam tylko są kurwy. Tam są tylko do jebania, tu siedzi twój człowiek. Zamknij tą dupę, że ja narkoman. Że ja alkoholik, ja tu pysznie jem pizzę, tylko wadety dosypie bez i tuszyło pyszne. Jedz, bo pyszne 3 złote. Właśnie, nie jestem żadnym narkomanem. Pytanie do pana. Nie byłem, nie będę i po prostu proszę ode mnie się od... Czy wywalić Krzysztofa z domu? Pierdolić się, a nie... Odpierniczyć się. Prowokacje smacznego! Proszę przekazać na palce. Niech szykuje się na paczki z gównem pod jej domem oraz różne inne rozmaitość, namierzyć jej adres. Dupie mamy. To było dosłownie 5 minut. Natalko przejebała sobie. 3 złote. Takiego czegoś nie będzie, bo... Aby cadło, panie Kononowicz, co pan myśli o nowej Poczekaj. Kadzi Dziwik oraz o rozpoczęci stosowania downsizing? O, zjadłem i wcześniej bigos jadłem i kaszankę i całe te, jak będzie mi się chciało załatwić, nasrać, to wezmę ja w tą, w reklamówkę i tobie wyślę. I poczta będzie polecona. Proszę odebrać, będzie pisało. A może zrobisz rysunek taki, co? To wszystko można zrobić. Nie no, jak ja zjadłem, to muszę napić się. O! Ona mi zadawała normalnych pytań. Nawet nie ma co czytać tutaj. O, ja widzę teraz. Właśnie widziałem, bo napiłem się, chciałem zobaczyć, jak Krzysztof Kononowicz wygląda. No i widziałeś? No i wygląda
jak to się mówi, zajebiście.